Jak coś, to na moim serwerze Discord mam, no, wstawiam wcześniej informacje, co może być właśnie w takich eventach i tak dalej, i tak dalej. No, ogólnie informacje o CEOPsie wcześniej niż wstawiam filmik. No bo wiecie, nagrać, zmontować i tak dalej, to no, trudniejsza opcja niż skopiować, wkleić na Discorda. No, także jak ktoś jest ciekawy, to może se tam wpaść. No. Witam Was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, co zostanie dodane w evencie Warpaint, czyli jaka będzie skrzynka, bo będzie ona odświeżona, jakby ktoś nie wiedział, nie, jakie tam będą skiny, te nowe, bo stare, no, stare życie na pewno będą, nie, no, bo jak to tak, starych skinów, warto dodać trochę nowych i tyle, nie, no to tak, zaczynamy, nie, od skrzyneczki. Skrzyneczka została zmieniona, jak widzicie tutaj na ekranie, będzie Wam się to wyświetlać też. No, wygląda spoko, nie, ja tam nie przywiązuję jakichś tam uwagi. Na pewno nie będzie żadnej animacji takiej tej. No, otwierania na pewno będzie. Ale w sumie się chyba nie zmieni aż tak bardzo. Wygląd się tylko zmienił. No i tak, dalej mamy tier 7. W tierze 7 mamy rękawiczki dla CT-ków. No i tą kostę też, która bardziej pasuje, no, CT-kom, nie? Także to nic dla TB, bo skiny dla TB będą w spinie. Także tak trochę Lipton, nie? Moim zdaniem. No trudno się mówi. No i dalej kosty te, które były, są nadal w tej skrzynce. No i tak, dalej przechodzimy do tieru 5. W tierze 5 też nic praktycznie nowego oprócz właśnie tego, oprócz SVD oraz granatu Smoke. Też, które są bardziej dla CT-ków, jak widzimy tutaj po tym wszystkim po skinach. Tier 4, nie tam nic ciekawego, AUK tylko też ten nowy, no i te parę skinów też tych nowych, ale tam no, nic ciekawego w sumie, no i te skiny, które były. Także parę skinów tych nowych dodanych. Animacje też Wam się tu wyświetlają, nie wiem czy to na pewno te będą, ale to znaczy, niektóre z tych będą na pewno, ale nie wiem, czy wszystkie. Tak, dalej, jak widzimy tutaj z potwierdzonych informacji, te skiny, które wam pokazałem, niektóre będą. No i emblemacik też, no, dla CT-ków bardziej, no, będzie także. I w sumie on wygląda nawet, no, mi się podoba, nie wiem jak wam. I tak, w spinie oczywiście mamy Tier 7 rękawiczki Acid i one wyglądają przekozacko, nie? Ale no niestety będą w spinie, także jak wam się nie poszczęści, no to za drugim razem, jak nie dostaniecie, no to będziecie trochę musieli wydać, nie? Emblematy też dwa, Target A, Sabotaż, także emblematy nawet fajne, bo żal nie nosić, nie, ale emblematy, no, będą jako pierwsze do wygrania z nowym życie. No i oczywiście tier 5 to Akacza, który jest też swoją drogą zarobisty. No i tier 5 granat Ruin też wygląda przekozacko. No i tam tier 3 do P90, no i do tych tam szotkaników, wektorka, no i chyba do petki. Także no szkoda, że dla TB-ków jest w spinie tutaj te skiny wszystkie. No, szkoda, szkoda wielka. Ze skrzynki jakbym takie rękawiczki dropił, bym chciał wydropić, nie? Takie rękawiczki z tej skrzynki, no i Akacza też. Te skiny są na serio kozackie. No i tak, oczywiście Cybernetic skin do petki też tutaj jest kolejny. No i w sumie to są te dwa skiny, które będą w pasie. Cybernetic to nie do petki, tylko wiecie, nie? No i jeszcze jakiś tam granat Alon, to też Benga też tam widzieliśmy i pewnie do każdego granatu też będzie, powinien być przynajmniej w skrzynce, tak, taki podobny, nie? Tak obstawiam. No i w sumie z tych skinów, które nam zaprezentowali, no i widzieliśmy, to tyle. Jeżeli chodzi o emblematy, no to tak. Dostaniemy tutaj, też wam się wyświetlają, jak coś to link do tego Discorda, z którego to wziąłem niektóre te właśnie emblematy, to macie w opisie, które wyglądają całkiem nieźle, niektóre są oczywiście z Rewinda,
i tak dalej, i tak dalej. No i wyglądają w sumie spoko. Ja bym sobie taki nosił. Jeden jest taki jakby namalowany, a drugie są takie, takie 3D. No i tak, to MPX w pasie Cybernetic Tier 5 będzie. I jeszcze ma być też Vector Cybernetic Tier 5, ale w pasie chyba tak, bo nie widziałem w skrzynce, żeby był. Także, no, to MPX nawet to wygląda, no, trochę szkoda, że to MPX, bo no, mało kto tym gra trochę, ale dobra, może być, fajnie wygląda. Na wektorku powinien też tak samo fajnie wyglądać. No i w sumie to po tyle, co wam się tutaj wszystko pokazało. Mam nadzieję, że wszystko pokazałem wam, co o czym mi wiadomo. Tak w ogóle to też macie tutaj mapę, która powinna być dodana w update 1.25.0. Jakiś zalążek, który nam tutaj przedstawiono. To potwierdzone info. Także ten możecie też znać, czy to będzie Deathmatch, czy coś, bo teoretycznie tam Heaven jest, ale, no, ale wiecie, jak to tam, jak będą Heaveny z dwóch stron, no to może jak ma to jakiś plan być na działanie na Deathmatch. No, no to w sumie to na tyle w tym odcinku. Możecie dać znać, który skin wam się podoba najbardziej. Czy szkoda, czy nie szkoda, że w spinie są właśnie te wszystkie no, fajne skiny do tebeków. No i czy w ogóle wam się podoba to, że te rękawiczki Acid będą tylko dla tebeków, bo to są tych rękawiczek dla ceteków tebek nie będzie mógł nosić, no a tebek też coś musi mieć, no to dali Acid, no i cetek tych rękawiczek prawdopodobnie nie będzie mógł nosić. Także to też jest taka kiszka trochę. No ale trudno się mówi. Także to na tyle w tym odcinku. Na razie. Do następnego. Cześć.